Dzień dobry, Przemysław Gogola, witam Państwa w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego OSOS News. Centrum E-Zdrowia wprowadza zmianę w zasadach walidacji, m.in. przy wystawianiu e-recept. Od soboty, 18 września, system P1 nie będzie umożliwiał wystawiania takiego dokumentu z błędem w imieniu, nazwisku czy numerze PESEL. Sprawdźmy, co ta zmiana w praktyce oznacza dla lekarzy i farmaceutów. Do tej pory, jeżeli Państwo rejestrowali e-receptę z nieprawidłowymi danymi pacjenta, wówczas dostawaliście Państwo ostrzeżenie, że na tej recepcie są nieprawidłowe dane pacjenta, jednak receptę można było spokojnie wysłać do systemu P1 i mogła ona zostać zrealizowana w aptece. Zmiana spowoduje, że takie recepty nie będą już mogły być wystawiane, nie zostaną przyjęte przez P1, a w związku z tym nie będzie mógł pacjent z taką receptą udać się do apteki. Jak informuje Centrum E-Zdrowia, wprowadzona zmiana dotyczy trzech typów dokumentów: e-recepty, dokumentu anulowania recepty oraz dokumentu realizacji recepty. Według nowej reguły dane wprowadzone podczas wystawiania tych dokumentów muszą być zgodne z danymi w centralnym wykazie usługobiorców. Nie przejdą już imiona i nazwiska, na przykład nie zawierające polskich znaków diakrytycznych. Na pewno nie będzie też przechodził bardzo popularny błąd, a mianowicie zamiana pierwszego i drugiego imienia pacjenta, czy też w ogóle zamiana imienia z nazwiskiem. W tym momencie zarówno imię musi być we właściwym polu w systemie medycznym zarejestrowane, jak i nazwisko we właściwym polu przewidzianym na przekazywanie danych o nazwisku pacjenta. W przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie, dane będzie trzeba zweryfikować i poprawić. W przypadku wprowadzonych danych nieprawidłowo, lekarz przed wystawieniem recepty będzie musiał albo własnoręcznie poprawić imię i nazwisko pacjenta, ewentualnie poprosić o to osoby z rejestracji czy też obsługi kartotek medycznych w swojej placówce medycznej. Podobnie w przypadku błędnych danych pacjenta będą musieli postąpić farmaceuci. Konieczna będzie zatem weryfikacja na stronie gabinet.gov.pl oraz poprawa błędnych informacji w dokumencie realizacji recepty. Taką operację można dokonać z poziomu edycji pacjenta w oknie e-recepty lub poprzez powiązanie realizacji z kartą pacjenta. Na koniec zapraszam Państwa już teraz na październikową konferencję CAMSOFT poświęconą aktualnym tematom związanym ze zdrowiem. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na naszej facebookowej stronie Forum Produktów CAMSOFT.